Od poniedziałku rozpoczął się drugi etap prac archeologicznych przy Placu Pokoju. Prowadzony jest przez firmę DART z Gdańska. Jest to kontynuacja badań kwietniowych. W poniedziałek 20 sierpnia został przekazany teren pod badania archeologiczne pomiędzy Placem Pokoju a ulicą Młynarską. Etap drugi. Ten pierwszy etap, już badania terenowe się zakończyły. Teraz trwa wykonywanie dokumentacji badań i badanie próbek pobranych. I to ma się zakończyć na jesieni. Natomiast teraz rozpocznie się etap drugi. Przebadane zostaną te działki tutaj bliżej Placu Pokoju w stronę Biedronki. Natomiast ta druga część tam bliżej ulicy Młynarskiej na razie pozostawiona jest bez badania. To jest przewidziane na dalsze etapy. Wykonawcą tutaj jest agencja DART z Gdańska. Prace mają się rozpocząć w najbliższym czasie, tam jeszcze musi zostać ten teren przygotowany odpowiednio, czyli musi być usunięta zieleń, zdemontowane ławki, chodniki i tym podobne prace jeszcze nas czekają, zanim faktycznie archeolodzy zaczną się wkopywać w głąb. Takim celem, takim krótkoterminowym jest to, żeby wyeksponować to, co kiedyś tam było, czyli te piwniczne ściany kamienic, które teraz na przykład na tym obszarze już przebadanym są widoczne. Pozostałości może wcześniejszych jakichś zabudowań uda się odkryć. Natomiast celem takim długoterminowym jest uwolnienie tych działek po prostu pod inwestycje, bo zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tam zostały wytyczone działki, które mają zostać sprzedane inwestorom i odpowiednio zagospodarowane. Koszt aktualnie przeprowadzonych badań wynosi około 275 tysięcy złotych. Zakończenie prac przewiduje się najprawdopodobniej na przełomie października i listopada.